Pikoko, gra od wydawnictwa Brain Games, bardzo dziękujemy. U nas w Polsce jeszcze nie ma, mam nadzieję, że się pojawi, bo wydaje się, że będzie bardzo ciekawa, przynajmniej z ilustracji, jak układamy karty. Adam Porter stworzył. Jest to gra prawdopodobnie logiczna. Natomiast chciałbym powiedzieć, że Brain Games nie tylko jest z High Schoola znany, ale także z gier takich właśnie numerycznych, na przykład Game of Trains, to jest bardzo dobry taki ich tytuł. Co nas zaciekawiło tutaj, to, że układamy karty numerami, tak że nie widzimy swoich prawdopodobnie, a będziemy widzieli przeciwnika, znaczy wszystkich grających, pozostałych. Ale z drugiej strony są one tak fajnie zrobione, no jakbyśmy właśnie pióra pawia układali. Bardzo ciekawie to wygląda. Od 10 lat, 3 do 5 graczy, około 30 minut zabawy. No i zaraz oglądamy, co tam w pudle. Pudło nam się otwiera. Już jest. I tak, co my tu mamy w środku? Mam angielską instrukcję, więc nie ma źle. Komponenty, przygotowanie, tak, cele. Jak gramy, tak, jakie rundy tu mamy? Fazy poszczególnie. Przygotowania, będą jakieś zakłady, widzę. Multicolored features. Tu mamy na końcu punktowanie, tak? No i koniec gry, zakończenie. Obrazki są, przykłady też są. Będziemy sprawdzali. A tu mamy jeszcze poszczególne języki, tak? Francuski, tam hiszpański. General, o, po rusku. Nie wiem, czy będzie polski, chyba nie, ale zobaczymy. Nie, po polsku nie ma, więc będziemy na angielskim pracować. Jedno, drugie. Runda pierwsza, druga, trzecia prawdopodobnie. Do tutaj pierwszy, drugi i tak dalej gracz. Suma punktów, notesik. I żetony. Przypuszczam, że do zakładów. I zaraz sobie przeglądamy. Zobaczmy sobie może najpierw to. Te nasze stojaczki. Gra to też wygląd. Takie. No, to jest bardzo ładne. To jest mocny, tutaj gładki, bardzo fajne tworzywo. To nie jest taka zwykła tektura, tylko to jest plastik. To jest duży plus dla gry, że widzimy tu plastik, a nie tekturę. No i prawdopodobnie jedno wchodzi tu w drugie, tak? Bo tu jest ten rowek i tu. Fajnie, że to nie jest tektura. To jest super. Zaraz zobaczmy sobie. Gdzie mamy otwieranie? Tu mamy. No, żetony do tych naszych prawdopodobnie zakładów w kolorze ptaków. A to pewnie pierwszy gracz. I karty w danych kolorach, w kolorach też ptaków, ale one będą tasowane, bo na obrazku już tu widzę, że będą tasowane. Plus jeden, jakieś pewne punktacje, a też widać, że tu się zmienia. Tak, jedna barwa.
dla drugiej barwy. A danej barwy ptaka, ale pokazane są wszystkie tutaj głowy, te kolorystycznie biorące udział w grze. Zestawy generalnie dla każdego są identyczne. Różnią się tylko barwą. I mamy tu zielone coś. To są te nasze pióra prawdopodobnie, ale nie wiem. Chyba pióra. Tak tu widać i numerowane, tak? Zobaczymy, czy będą wszystkie żółte. Nie, są różne kolory. No, gra typowo numeryczna, więc to będzie pozycja taka logiczna. Raczej typu łamigłówkowa. Natomiast zrobiona bardzo pomysłowo i elegancko. Karty też całkiem mocne. Trochę fajniejsza faktura, śliskie, gładkie i całkiem mocne się wydają. W niektóre u nas gier fabularnych łatwiej się zgina od nich. Takie raczej sztywne karty. Tak. Tak to wszystko wygląda. Mamy żetony, mamy korpusy dla ptaka, tak, punkty, karty tego typu i karty typowych piór. No i różne instrukcje językowe. I to się nazywa Pikoko. Pikoko. I bardzo nas to ciekawi. Wydaje się, że będzie fajne. Na pewno jest oryginalne. To trzeba przyznać. Pikoko od Brain Games. Bardzo dziękujemy.